Dzień dobry Państwu. Nazywam się Hanna Krajewska i dzisiaj opowiem Państwu o kobietach ze znanych obrazów. O kobietach, które były portretowane bądź przez słynnych malarzy ze względu na to, że były piękne, że były urodziwe, że coś znaczyły w swoim czasie. O kobietach, które były nieraz sławne w czasach, kiedy żyły. Były różne powody, żeby je utrwalać na płótnie. I właśnie o takich kobietach chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć. Malarze od wieków malowali, o to są różne kobiety, o których będę dzisiaj Państwu opowiadała. Malarze od wieków malowali Matkę Boską i niektóre wizerunki tej Matki Boskiej przeszły do historii. Takim jest dyptyk z Melun, który tu Państwo widzą. Jest to arcydzieło sztuki średniowiecznej, namalowane w 1450 roku przez Jeana Fouquet'a, nadwornego malarza Karola VII. Lewy panel nie budzi zbytnich emocji, ponieważ jest to przedstawia fundatora dyptyku, Etienne'a Chevaliera, skarbnika i sekretarza króla Francji Karola VII wraz ze swoim patronem, świętym Stefanem. Ta część dyptyku znajduje się w Berlińskiej Galerii Malarstwa. Natomiast prawa część dyptyku, która nosi tytuł oficjalny, oficjalnym tym tytułem jest Madonna z Dzieciątkiem wśród aniołów, znajduje się w Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii. No i ta część zwraca szczególną uwagę. Madonna jest tutaj bardzo daleka od tradycyjnych wzorów. Przypominam Państwu, że to jest XV wiek. Nie emanuje taką macierzyńską miłością. Wzrok ma utkwiony w podłogę, tak jakby była po prostu nieobecna. Na kolanach trzyma małego Jezusa, ale tak widać, że się nim w ogóle nie interesuje. Zresztą Jezus ją także. Szaty są udrapowane tak, a Jezus siedzi jakby był na blasze. Madonna ma szaty w kolorze niebieskim i szarym, ale jednocześnie odziana jest w królewski grnostajowy płaszcz. Ma odsłoniętą lewą pierś, czyli jest jakby tą Madonną karmiącą, ale ta lewa pierś w średniowieczu, który był pełen symboli, przeznaczona była dla potępionych grzeszników. Był to jeden z symboli pokazujących, że natura tej Madonny i tego przedstawienia, natura jest grzeszna. Hagiografowie średniowieczni, jak mówi, pisali powieści o świętych, pisali, że właśnie święci jako niemowlęta nie odwracali głowy od lewej piersi swojej matki, chcąc ssać wyłącznie prawą pierś. Ta Madonna, proszę Państwa, to Agnieszka Sorel, czy Agnieszka Sorel, kochanka króla Karola VII. Agnieszka była wielką pięknością i pierwsza została uznana oficjalną kochanką przez króla Francji. Miała na niego wielki wpływ i to dzięki niej Karol VII, zamiast przejść do historii jako zgnuśniały, przeszedł jako zwycięzca. Sama Agnieszka pochodziła z takiej niższej warstwy szlacheckiej. Została damą dworu Izabeli księżnej Lotaryngii i przybyła na dwór właśnie razem z księżną i tam poznał ją Karol VII. A sam Karol VII Walezjusz, może tu jeszcze pokażę, tak tu jest bliżej, prawda, sama Agnieszka, a sam Karol VII Walezjusz, był piątym synem Karola VI Szalonego. Nie był nigdy desygnowany na króla Francji jako piąty syn, ale jego bracia umierali dość wcześnie i bezdzietnie i on mając 14 lat został delfinem. W tym czasie we Francji toczyła się wojna z Anglią, Anglicy coraz głębiej wchodzili do Anglii, do Francji, zajmując coraz większe terytoria. W konsekwencji sam Karol musiał się coraz bardziej usuwać tym Anglikom, bo nie walczył z nimi, tylko dawał im pole i coraz bardziej usuwał się na południe. Do tego jeszcze w 1420 roku Anglicy uwięzili jego matkę, królową Izabelę. I ta przyznała się, bardzo prawdopodobnie pod jakimiś tam wpływami, że Karol jest jej nieślubnym dzieckiem. W związku z tym król Henryk V, król Anglii, uznał się za następcę króla Francji i chcąc przypieczętować to małżeństwo, tą całą sytuację, pojął za żonę siostrę Karola VII, Katarzynę. Dwa lata później
król Henryk V zmarł, ale zostało dziecko, został syn, który był desygnowany na kolejnego króla Anglii i Francji. Anglicy sami nie polubili tej francuskiej swojej królowej, dali jej taki niewielki zameczek, w którym mogła mieszkać. Tam poznała Owena Tudora, dość biednego szlachcica walijskiego, z którym zresztą wyszła za niego za mąż, miała 6 dzieci i od tego właśnie małżeństwa bierze się dynastia Tudorów. Natomiast we Francji Karol VII nie uznał faktu, że Henryk V się ogłosił królem Francji i sam ogłosił się królem, ale się nie koronował. Na południu był, właśnie na południu Francji, oddawał się głównie rozrywce, muzyce, tańcom, romansom, zabawom. I wówczas to na dworze Karola VII pojawiła się Joanna d'Arc w 1429 roku. Była to prosta dziewczyna. Jak przybyła na zamek Chinon, to Karol chciał ją wypróbować i ukrył się wśród dworzan, ale ona go poznała, aczkolwiek wtedy nie było żadnych mediów, nie znała przecież jego wizerunku. I powiedziała mu, że będzie koronowany, że zostanie królem Francji. Przekonała go do siebie, on uczynił ją głównym, dał jej dowództwo nad armią i sama Joanna d'Arc zwyciężyła pod Orleanem. Stąd zresztą przydomek, prawda, dziewica orleańska. Od tego momentu zresztą, od tego zwycięstwa, Anglicy zaczęli się wycofywać, coraz większe były sukcesy francuskie. Mniej więcej rok później Joanna d'Arc dostała się do niewoli, gdzie została, do niewoli angielskiej, gdzie została uznana za czarownicę i spalona na stosie. Sam Karol VII niezbyt dążył do tego, żeby ją uwolnić. Natomiast parę miesięcy po spotkaniu właśnie z Joanną koronował się na króla Francji i namaszczony został świętymi olejami. To jest Katarzyna Walezjuszka i Henryk V, prawda, o którym opowiadam, i koronacja Karola VII w Rem. Natomiast sama Agnieszka, kiedy Karol zobaczył Agnieszkę, po prostu oszalał na jej punkcie. Na obrazie widać, zresztą tutaj także i na tym, że ma bardzo wysokie czoło, oczywiście nie jest łysa, tylko to była wówczesna taka moda, kiedy kobiety nawet wyrywały sobie włosy z czoła, żeby mieć właśnie to czoło wyższe. Takie wysokie czoło oznaczało inteligencję. Miała jasną cerę, miała podobno wyjątkowo kształtny biust, czyli zapoczątkowała taką szokującą modę na dworze, odsłanianie jednej piersi. Uwielbiana była przez Karola, urodziła mu 4 córki, przy czwartej, mając 28 lat, zmarła. Wszystkie córki, te 3 córki zostały uznane przez Karola, w związku z tym były wydane bardzo dobrze za mąż i uważa się zresztą, że geny właśnie Agnieszki są później w dynastiach europejskich, cały czas one się tam powtarzały, bądź nawet jeszcze do dzisiaj istnieją. Sama Agnieszka została później pochowana, mając 28 lat, zmarła w Połogu i została pochowana w swoich dobrach w Loż. Madonna z Dzieciątkiem wśród Aniołów powstała już po śmierci Agnieszki. Zlecił ten obraz, namalowanie tego obrazu zlecił Étienne Chevalier, o którym już wspominałam, który był skarbnikiem i sekretarzem królewskim. Umieścił potem ten cały dyptyk, umieścił przy sarkofagu Agnieszki, a po śmierci Karola VII umieścił przy sarkofagu swojej żony. Uważa się, że sam podkochiwał po prostu przy niej. Niedawno, w latach już 2000, została przeprowadzona rekonstrukcja twarzy Agnieszki. Ona tak to wyglądała. Rzeczywiście była to piękna kobieta. Uznawana jest za jedną z najpiękniejszych kobiet Europy. To jest jeszcze Jean Fouquet, nadworny malarz, który ją malował. Kolejnym obrazem jest
obrazy Sandro Botticellego. Sandro Botticelli, Włoch, żyjący w XV wieku. Botticelli oznacza po włosku beczułkę, ze względu na takie krępy ciało. Sam Botticelli tak się nazwał i tak przeszedł do historii. Urodził się, mieszkał i umarł we Florencji. Sponsorowany był przez głównie Medycyuszy, ale także przez bogate rodziny florenckie. Kiedy do Florencji przybyła Simonetta Vespucci, to jest właśnie Simonetta Vespucci, wówczas no, mówi się, że cała Florencja zakochała się w tej pięknej kobiecie. Ona sama urodziła się w Genui, potem mając 17 lat wyszła za mąż za florenckiego kupca i arystokratę Marco Vespucciego. Była piękna, w pewnym momencie we Florencji została uznana za królową piękności, natomiast rysy jej twarzy widać w większości namalowanych portretów Sandro Botticellego. Wszystkie jego madonny, anioły, nimfy czy boginie mają właśnie twarz albo rysy tejże Simonety. Jeden z najpiękniejszych i najbardziej znanych obrazów Botticellego, Narodziny Wenus, znajdujący się dzisiaj w Galerii Uffizi. Oczywiście jest to przedstawienie Simonety. Sam obraz powstał na zlecenie wawrzyńca Medyceusza. Kolejne obrazy, jest jeszcze tak bardziej widać, prawda, to Simonetta, kolejne obrazy, Primavera, czyli wiosna, a także Wenus i Mars, także pokazują Simonetę. Mars to jest przedstawienie podobno Giuliana Medici. Sama Simonetta zmarła mając 22 lata na gruźlicę. Niemniej Botticelli do końca swojego życia, a żył jeszcze długo po Simonecie, malował właśnie jej twarz na obrazach, które tworzył. Marco Vespucci, czyli mąż Simonety, miał kuzyna, którego imię znane jest na całym świecie. To jest jeszcze Simonetta, na pokazanie. Inni malarze także ją malowali jako piękną kobietę. A jego kuzyn Amerigo Vespucci, kupiec, który został wysłany przez Medyceuszy do Sewilli, tam zresztą trochę sponsorował wyprawy Kolumba, przeszedł do historii ze względu zresztą na swoje imię, ponieważ dwa kontynenty nowo odkryte, zresztą nowy świat czy nowy kontynent zawdzięczamy właśnie Amerigo Vespucciemu, opisowi Amerigo Vespucci, przeszedł do historii, jako jego imię jest teraz, posiadają dwa kontynenty. Kiedy zobaczył, on tam uczestniczył w czterech wyprawach, różnych wyprawach do Nowego Świata. I kiedy zobaczył Indian żyjący w chatkach na palach, stwierdził, że to miejsce jest małą Wenecją, czyli nazwał ją Wenezuelą. Chociażby opisywał te miejsca, w których był, i w związku z tym w pewnym momencie Europa uważała, że to Amerigo Vespucci odkrył Amerykę. Gdyby przyznać palmę pierwszeństwa, Ameryka powinna się nazywać Kolumbią. Ale jest, jak wiemy, inaczej. Kolejny wielki malarz, który działał właśnie też we Florencji, jest to Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci był niedoślubnym dzieckiem notariusza Piera da Vinci i Kateryny. Katerina była córką Drwala, była taką prostą kobietą, z którą notariusz Pier nie ożenił się. Kateryna wyszła za mąż, ale to już później zupełnie inna historia. Da Vinci to oczywiście w zasadzie nie nazwisko, tylko pochodzenie, prawda, z miejscowości z Vinci. Leonardo da Vinci żył, mieszkał u ojca, wychowywany był przez dziadków. Do 16 roku życia był jedynym synem Piera, ale potem ojciec się ożenił się jeszcze dwa razy i z każdego małżeństwa miał po 6 dzieci. W związku z tym Leonardo da Vinci miał w konsekwencji 12 rodzeństwa przyrodniego. Otrzymał nieformalne wykształcenie. Jako nieślubne dziecko nie mógł studiować na uniwersytecie, ale był samoukiem. Jak widać, bardzo umiejętnie pozyskiwał wiedzę. Przeszedł do historii jako malarz, rzeźbiarz, architekt, inżynier, matematyk, muzyk czy pisarz. Był obrońcą zwierząt, kupował na przykład ptaki na targach i je często wypuszczał. Był także inżynierem.
Sam Leonardo da Vinci mieszkał we Florencji, tam tworzył, potem w Mediolanie, w Rzymie, a na końcu swojego życia we Francji, gdzie został zaproszony przez króla Francji Franciszka I, który podarował mu zamek Clos, i tam zmarł. Uważa się, że taki jest przekaz, że został, że zmarł podobno w ramionach króla, który bardzo cenił sobie towarzystwo Leonarda da Vinci, lubił z nim rozmawiać, lubił z nim dyskutować. W 1482 roku Leonardo da Vinci został zaproszony przez Lodowico Sforza, który panował w Mediolanie, książę Mediolanu. I tam on miał bardzo dużo różnych funkcji, nie tylko jako malarz, głównie zresztą jako inżynier. On robił różnego rodzaju dekoracje z powodów różnego rodzaju wydarzeń, ale także i malował. I namalował na zlecenie Lodowika, namalował jego kochankę Cecilię Galerani, która jest sławna, przeszła do historii jako dama z gronostajem. Gronostajem, nie z łasiczką, ponieważ aczkolwiek tutaj to zwierzątko przypomina łasiczkę chociażby kolorem swojego futerka, ale podobno gronostaj właśnie na lato zmienia swój kolor tego futerka, staje się bardziej płowy, natomiast zimą jest biały, z takimi czarnymi ogonkami, które bardziej znamy. Sama Cecylia jest tutaj właśnie z gronostajem. Gronostaj był takim emblematem samego Lodowika Sforcy, którego nazywano gronostajem, ponieważ był kawalerem orderu gronostaja. Cecylia tutaj na obrazie ma 16 lat, jest w ciąży, urodziła zresztą potem syna Cezara. Ale w tym czasie Lodowico potraktował w sprawie małżeństwa z Beatrice d'Este, które zresztą doszło do skutku. Dlatego też jest sama Cecylia namalowana, aczkolwiek pierwotnie miała być namalowana razem z Lodowico. Po pewnym czasie Cecylia została wydana za mąż, za takiego szlachcica mediolańskiego. Miała potem troje dzieci, zmarła mając 63 lata. Natomiast sama Cecylia była bardzo dobrze wykształcona, znała łacinę, grekę, pisała także poezję. Po jej śmierci obraz został w rodzinie Cecylii, a w końcu XVIII wieku kupił ten obraz książę Adam Jerzy Czartoryski, który kupił ją dla swojej matki Izabeli Czartoryskiej, a ta umieściła ten obraz w domu gotyckim w Puławach i zamalowała, kazała zamalować właśnie takie czarne tło. Po powstaniu listopadowym został wywieziony do Paryża. W końcu XVIII wieku powstaje Muzeum Czartoryskich w Krakowie i jak wiedzą Państwo, w 2014 roku obraz ten z całą kolekcją Czartoryskich został kupiony przez państwo polskie za 100 milionów euro. Dzisiaj znajduje się nadal w Fundacji Czartoryskich, odnowionej, odrestaurowanej. W 1503 roku, to jest jeszcze Leonardo, w 1503 roku Leonardo zaczyna malować obraz, który stał się jakimś najsławniejszym obrazem na świecie. Maluje go we Florencji. Prawdopodobnie, ponieważ jest to oczywiście dość duża tajemnica, kim jest ta kobieta, która jest przedstawiona na tym obrazie, prawdopodobnie jest to Liza Gherardini, florenczynka, która mając 15 lat wyszła za mąż za Francesca del Giocondo. Był to średnio zamożny kupiec, handlował jedwabiem. Leonardo mieszkał w tym czasie w konwencie Santissima Annunziata, i chociaż był już człowiekiem sławnym, ale akurat miał wtedy problemy finansowe i prawdopodobnie nie zgodził się, żeby namalować właśnie portret Francesca, żony Francesca Giocondy, którego znał, ponieważ Francesco dostarczał jedwab do klasztoru. Liza z Franceskiem miała w konsekwencji 6 dzieci, a po śmierci męża zamieszkała w klasztorze Urszulanek przy córce, która też była Urszulanką. Tam została też pochowana, jej życie było ciche, bez rozgłosu. Była to kobieta bardzo pobożna. Uważa się, że jest też kobietą o dość przeciętnej urodzie. W chwili portretowania miała 24 lata i już urodziła 2 dzieci. I na tym obrazie jest albo w ciąży, albo jest tuż po urodzeniu, o czym świadczy taka właśnie woalka założona na włosach.
włosy. Tytuł tego obrazu Mona Lisa po prostu oznacza to w dialekcie toskańskim Mona, to znaczy Madonna, czyli pani, pani Lisa. Obraz jest nieduży, namalowany na drewnie topoli. Znakiem rozpoznawczym tego obrazu jest tajemniczy uśmiech, o którym się bardzo dużo pisało. Gdy patrzymy w oczy Mony Lizy, uśmiech ten jest znacznie wyraźniejszy. Gdy patrzymy na usta, ten uśmiech znika. To jest po prostu złudzenie naszego oka, które rozpoznał Leonardo da Vinci. W związku z tym namalował właśnie takie cienie na policzkach, co powoduje, że właśnie to złudzenie jest możliwe do zastosowania na tym obrazie i tak właśnie widzimy, patrząc w oczy, widzimy znacznie większy ten uśmiech. Mona Lisa nie posiada brwi, aczkolwiek na obrazie były wcześniej te brwi namalowane. Obraz składa się z 30 różnych warstw. Stał się swego rodzaju legendą. Jest wciąż badany m.in. przez pod rentgena i pod czerwienią, a tłuszczak w okolicy prawego oka świadczy według jednego z badaczy o wysokim cholesterolu. Sam obraz, znaczy często się zastanawiano, czy na pewno jest to właśnie ta Liza, o której przed chwilą opowiadałam. Niektórzy twierdzą, że jest to autoportret Leonarda, albo że jest to portret jego matki, albo że jest to portret jego ukochanego ucznia Giano Caprotiego, bądź że jest to połączenie portretu mężczyzny i kobiety. Gdy wyjechał z Florencji, udał się znowu do Mediolanu, a później do Francji, sam Leonardo wziął ten obraz ze sobą, następnie podarował go w testamencie swojemu właśnie uczniowi, Giano Caprotiemu, a ten zostawił ten obraz swoim siostrom i te siostry sprzedały obraz Franciszkowi I, królowi Francji, za 4000 złotych koron, co dzisiaj oznacza ponad 9 milionów dolarów i w ten sposób obraz dostał się do Francji. Początkowo wisiał w Fontainebleau, potem w Wersalu, między innymi Napoleon miał go w swojej prywatnej sypialni, a od 1815 roku znajduje się w Luwrze. Do sławy tegoż obrazu przyczyniła się, on tu jest właśnie, bardziej można to zobaczyć dokładnie, do sławy tego obrazu przyczyniła się kradzież, która w 1911 roku miała miejsce. Do kradzież spowodował Vincenzo Perugia, Włoch z pochodzenia, który pracował w Luwrze. On po prostu wyjął z ram ten obraz, schował go pod płaszczem, trzymał go w domu przez mniej więcej 2 lata u siebie, a następnie wywiózł do Włoch i tam chciał sprzedać w antykwariacie. Wtedy został aresztowany, ale nie dostał dużej kary, dostał około roku więzienia, ponieważ uczynił to głównie z pobudek patriotycznych. On chciał, żeby ten obraz był pokazywany we Włoszech, a nie we Francji. Obraz teraz znajduje się za szybą kuloodporną. Jest najczęściej oglądanym obrazem w Luwrze i po prostu jest obrazem, o którym bardzo często się dużo mówi. Jest również w Monie Lisie jest również taki trop polski, w każdym razie no jakiś tam sposób, można powiedzieć, ślad bardziej. Mianowicie, gdy Leonardo pracował w Mediolanie, wówczas na dworze Lodowika Sforcy był jego bratanek Gian Galeazzo Sforza, który ożenił się z Izabelą Aragońską. Gian Galeazzo Sforza i Izabela Aragońska to są rodzice Bony, naszej królowej. I uważa się, a nawet została na ten temat napisana książka przez jedną z badaczy, że Gian Galeazzo był, zresztą o tym się też mówiło, że był jej homoseksualistą, był bawidamkiem, był utracjuszem, zmarł zresztą mając 26 lat, ale badaczka uważa, że Izabela Aragońska miała romans z Leonardem da Vinci i że Bona jest właśnie córką Leonarda da Vinci. Z tym, że pomysł ten, książka sprzedała się w 30 egzemplarzach, czyli nie zainteresowała szerszej publiczności i ten pomysł jest jednym po prostu z takich pomysłów
No interesujący chyba ze względu po prostu na to, że Bona, prawda, była tutaj naszą królową. Istnieją jeszcze dwie Mony Lizy w Europie. Jedna to jest kopia w Prado, z tym, że przypisywana jest ona uczniom Leonarda da Vinci, i druga to jest właśnie ta. I druga to jest Mona Lisa z Isleworth. Isleworth znajduje się w Anglii i po prostu tam mieszkał taki kolekcjoner sztuki Hugh Blaker, który kupił ten obraz, znalazł go po prostu w Anglii i uważa się, że jest to niedokończone dzieło Leonarda. Czyli są trzy Mony Lizy. Najsławniejsza jest ta, która jest w Luwrze. I w 2015 roku w grobowcu przy klasztorze Urszulanek, ten klasztor już dawno został sekularyzowany, już nie istnieje jako klasztor, ale we Florencji znaleziono szczątki kobiety, prawdopodobnie Lizy Giocondy. No niestety nie ma tam czaszki, czyli nie możemy odtworzyć twarzy, ale Florenczycy postanowili zrobić tu Muzeum Mony Lizy i mecenasem projektu jest Andrea Bocelli. W XVII wieku najbardziej znanym malarzem w Hiszpanii był Diego Velázquez. Diego Velázquez był malarzem dworskim, ponieważ mając 25 lat został nadwornym malarzem na dworze króla Hiszpanii i Portugalii. Był wybitnym portrecistą, malował także obrazy religijne, mitologiczne, bardzo lubił malować jedzenie i kuchnię. Tutaj jest na przykład Wieczerza w Emaus, połączenie motywu religijnego właśnie z tym malowaniem kuchni. Na dworze króla Filipa IV i Marii Habsburg malował króla, zresztą tych portretów jest około 30, zresztą także malował królową, malował jego dzieci, no, jako malarz nadworny. Filip IV Habsburg miał za żonę Marię Habsburg. Ich rodzicami byli również Habsburgowie. Habsburgowie trafili do Hiszpanii dzięki Maksymilianowi I, to jest początek XVI wieku, i dzięki temu małżeństwu Filip Piękny, syn Maksymiliana, Joanna Szalona, córka hiszpańskiego króla, i jego, ich syn Karol V został, Karol V Habsburg został królem Hiszpanii. Od tego momentu Habsburgowie łączyli się ze sobą, co doprowadziło do bardzo dużych problemów genetycznych, i takim chyba jednym z takich najbardziej widocznych był właśnie syn Filipa IV, Karol II, który w tej piątej generacji powinien mieć 32 przodków, a miał ich tylko 10. Był upośledzony umysłowo, był zdeformowany fizycznie, nie był w stanie na przykład dobrze mówić, nie był w stanie przeżuwać potraw chociażby, bardzo szybko wyłysiał, bardzo szybko stracił zęby, no w ogóle miał rzeczywiście duże problemy, był dwa razy żonaty, ale nie było dzieci z tych małżeństw, zresztą bardzo wcześnie, mając 35 lat. Po nim, po jego śmierci na tron hiszpański weszli Bourbonowie, przez małżeństwo tam siostry samego Karola. Ale ja chciałam powiedzieć Państwu o Małgorzacie Teresie, słynnej infantce. Te obrazy infantki, infantka to po prostu córka króla, tak nazywały się wszystkie córki króla. I ona była malowana przez Velázqueza, no, już od najmłodszych lat. Ta Małgorzata Teresa. I najsłynniejszy obraz, to jest jeszcze ona, ta właśnie z tego obrazu, i najsłynniejszy obraz, który się nazywa zresztą Panny Dworskie, przedstawia ją właśnie, to jest, nawet się mówi, infantka Velázqueza. Omawiany obraz jest nowatorski, jest wieloznaczny, nastomanowany 4 lata przed śmiercią Velázqueza, uważany jest za największe dzieło w historii sztuki. Na pierwszy rzut oka widzimy właśnie infantkę, dwie dwórki, jedna podaje jakiś napój, druga się kłania, dwoje karłów i pies leżący na pierwszym planie. Z tyłu majordomus odsuwa, prawda, kotary, widać tam jakieś przejście. Po lewej stronie widać Velázqueza, który maluje po prostu infantkę. I widać lustro, tutaj może jest mniej widoczne, ja zaraz tu Państwu pokażę, ponieważ ten obraz jest zupełnie, ma tak naprawdę trochę inną wymowę, ponieważ sama infantka, a także i inne postaci patrzą na kogoś, kto stoi przed tym obrazem, a przed tym obrazem stoi para królewska, która odbija się w lustrze.
widać, prawda? Ubija się w lustrze, zaraz zobaczymy. A tu jest właśnie para królewska i jest to po prostu zupełnie inna, bardzo ciekawa kompozycja. Velázquez starał się o tytuł szlachecki i otrzymał go dopiero 3 lata po namalowaniu tego obrazu, czyli rok przed swoją śmiercią, i dopiero wtedy mógł sobie namalować szkarłatny krzyż tutaj na tym obrazie. Nawet się mówi, że ten krzyż namalował mu sam król. A to jest właśnie Małgorzata Teresa. Proszę zobaczyć, jak ona jest ubrana. Jest ubrana w taki specjalny strój, który jest strojem hiszpańskim. Często to była taka moda hiszpańska, oparta na krynolinie. Spódnica znajduje się na olbrzymich takich eliptycznych obręczach. A stelaż jest z drutów i płótna. I na sukni jest szeroka baskinka stanika, która sięga prawie bioder. Bardzo trudno było poruszać się w tej sukni, nie można było siedzieć, nie można było się schylać, trudno było przejść przez drzwi, a także i suknia była bardzo niebezpieczna, ponieważ nosiło się ją w pomieszczeniach, które były oświetlane świecami czy ogniem, więc nieraz dochodziło po prostu do poparzeń. I sama Małgorzata Teresa, gdy miała 14 lat, opuściła Madryt i wyjechała do Wiednia, do swojego wuja, który był cesarzem Niemiec, Leopolda I Habsburga, a mając 15 lat została wydana za mąż. Miała z nim 4 dzieci, zmarła, mając 22 lata, zmarła w połogu. Jej mąż Leopold I żenił się jeszcze 2 razy, ale był człowiekiem, który lubił śpiewać, który lubił komponować, natomiast przeszedł do historii może takiej naszej też i polskiej, aczkolwiek wtedy Wrocław nie był polski, działo się to w 1702 roku, kiedy założył to Akademię Leopoldina i słynna aula, prawda, Leopoldina, która jest do dzisiaj we Wrocławiu, możemy ją podziwiać, zawdzięczamy właśnie jemu. 5 obrazów, proszę Państwa, 5 obrazów, 5 kobiet, które przeszły do historii dzięki malarzom, którzy utrwalili ich rysy na słynnych portretach. Każda z nich oczywiście opowiada swoją własną historię, ale także historię epoki, w której przyszło im żyć. Bardzo dziękuję Państwu.